No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Dzisiaj kontynuujemy przygody naszego szczurka. I spodziewam się, że dzisiaj już... Kurde, trochę za blisko jest ta kamera. Znaczy mikrofon. No i co, i podejrzewam, że dzisiaj będziemy niestety walczyć z kolejnym bossem. Jak sami widzicie, po lewo jest misja pokonaj Puchcia Wielgucha. Zobaczymy tak naprawdę, czym ten Puchci będzie się różnił od tego drugiego. No i co, idziemy wskakiwać w robotę i kontynuujemy. W międzyczasie sprawdziłem, czy nie mamy jakichś lepszych ulepszeń. Okazało się, że nie mamy. No i co, no idziemy walczyć, tak? Gdzie jest ten pulć wielguch? Coś daleko widzę na mapie. O Jezus, to aż tak daleko? O, tutaj? No. Tędy musimy jednak już wziąć i iść w robocie. Zobaczymy, jak jeśli to będzie. Chcesz cokolwiek zmienić, lepiej ruszaj. No ruszamy, ruszamy. Dobra, no wskakuj do robota. Ja mogę tutaj na niego wskoczyć jakoś? Tak? Tak. On jest przyzwany. Czemu nie mogę wejść do tego robota? Powinienem móc, tak? Zobaczymy, czy mamy jakiś... O Jezus. Duże. Uniemożliwiasz mi grę. O, jest interakcja, dobra. Lecimy w tym robocie. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj będzie. Ja jestem ciekawy, szczerze powiedziawszy, czy będziemy walczyć w robocie. Czy będziemy walczyć poza robotem, bo w poprzednim razem, jak walczyliśmy z tymi całymi światłożercami typu Puchć, jako ta, ja to tak będę nazywał. No to co, no okazało się, że walczyliśmy pierwszą część na lądzie, a potem walczyliśmy tak jakby swoją postacią, więc zobaczymy, jak to teraz będzie. Lecimy, 2000 klocków, znaczy dwa klocki, no to nie jest dużo tak naprawdę. Ale zobaczymy. Tu wszystko jest wyssane przez nas, widzę. Idziemy w ogóle przez noc po raz pierwszy. Zobaczymy, dobra. Na razie nie mam co używać tego, bo widzę, że to i tak nie zmienia nic. Tu idę górą czy dołem w końcu? Górą? Tak jakby dla nas była jakaś wyskocznia. Myślałem, chociaż trochę jakieś obrażenia ten robot zada sobie. Ale widzę, że jest spoko. Bo to tak agresywne. Zostaw, nie rzucaj. Będzie pokonały może drugiego właśnie światożerce. Zostaną nam jeszcze ciężko dwa potem. Oddycha. Ja wiem, czy się ciężko to oddycha. No jakbyśmy mieli izby, to byśmy za cholerę nie dali rady. Oj. Zaskoczę? A, czyli mogę jakby co latać w takim wzmocnieniu, dobra. 1000 metrów zostało. O! Kurde, szkoda, że nie mamy żadnych specjalnych... O kurde! Co to mi aż takie obrażenia zadał? On? Skacz, skacz, skacz! Szybkie leczenie, lecz się. Boże, to będzie trudny pojedynek po tym, co widzę. Ej, szczerze, myślałem, że to będzie prostsze. A coś mi się wydaje, że to wcale nie będzie prosty pojedynek. Dobra, sorry jakby co za mój głos. Ja nie będę kłamał, dopiero co wstałem. Okej, to mogę to zniszczyć, czy coś? A to mogę zniszczyć. Że ledwo pewnie co widzicie teraz. Okej. Dobra, wciągnijmy to.
Jest. Ciekawy jest ten obszar, szkoda, że nie możemy po nim polatać bez niestety robota. O Boże, aż tylu ich jest? Pędzące pionchy. O Boże, tu jest... Nie możesz ciągle polegać na technologii. O Jezu... Powtórz ostatniego punktu kontrolnego, jeszcze nie zaczęliśmy walki, ja już zginąłem. Mam nadzieję, że nie mamy do przejścia kolejnych 2000. Jak tak, to wkurzę się, no. Dawajcie, dawajcie. No, mam nadzieję, że to nie będą kolejne dwa klocki do przejścia. Bez powietrza trudno cokolwiek zrobić. A, czyli 10 metrów i tutaj jest, tutaj była walka z tym jakby minibosikiem. Dobra, musimy patrzeć, po czym chodzimy. Wiem, że już nie mam co też tak przejść do przodu, żeby nie zginąć niepotrzebnie. Ale kurde, naprawdę mało widać. Nie dość, że wybraliśmy się w noc, to jeszcze w ogóle nie widać tej plamy oleju. O Jezu, sorry. Dobra, Olek, i ty już nie narzucaj morderczego tempa. A spokojnie pokonaj tych małych, a dopiero wtedy się skup na tym, co będzie przed tobą. O Boże, ile ich tu jest? My znowu nigdzie nie wpadli. A, i tu już jest ten olej. Pilnuj, ale to nie jest proste, serio. Wylepiej z nich strać z daleka. Nie wiem, czy taką właśnie taktykę nie zastosujemy. Szybkie leczenie. Lecz się, leć. Naprawdę, ja tu nic nie widzę. Czy tu jeszcze jest? Jeszcze. Naprawdę obszar jest straszny. Straszny jest obszar, nic tu nie widać, co się dzieje tak naprawdę. Trzeba ciągle patrzeć pod nogi. Ale nie mielibyśmy szans dojść tutaj inaczej, jak nie tym robotem. Dobra, i co? Ty już rozumiesz, że czas na walkę z bossem, tak? Regenerujmy siły. Chyba już. Mam nadzieję, że jakaś... Mapa będzie, raczej mapa. Przynajmniej obszar będzie dobrze wykonany. Zupełnie inna energia, autonomia. Okej. No, odnów sobie tam ki.
Już wolę tutaj na wszelki wypadek co jakiś czas skoczyć, żeby znowu nie wpaść w jakiś muł. Dobra. To akurat tam ładnie poszło, ale nie powiem, że na tym też nie straciliśmy niestety. Okej, to jest ten obszar. To mogę wciągnąć czy nie? Ej, w końcu jest dobrze widoczna ta mapa. O, tak. Ej, i tu już jest do tego drzewa całego. My już wychodzimy z tej strefy? Pokażcie. No, szczerze powiedziawszy, już zaczęliśmy powoli wychodzić z tego, jak to, jak się ta strefa... Le, jak się ta strefa nazywa? Śmierci sfera, okej. Okay. Mogę pobrać, czy nie mogę pobrać? Nie mogę. A teraz trochę poskaczemy po mostach. O, jestem ciekawy, co to będzie? W ogóle doskoczę? Oczywiście, że nie. Widzę, że akurat jeżeli chodzi o nich, to najlepiej jest w ogóle z nimi, znaczy nie latać byle gdzie, tylko po prostu skupić się na jednym, a wtedy może reszta oberwie. Już nie powiem, żeby ten robot był jakiś niesamowicie wytrzymały. No i to jest niestety jego minus. Dawaj, bij. Powiedz mi coś, czego nie mogę. Powiedz mi coś, co mogę, o. Jesteśmy blisko następnego levelu. Życie. Czy nie uwielbiasz zapachu palonej czarnowachy? Czarnowachy? A, pewnie chodzi o benzynę. Czarnej benzyny. Dobra, chyba już nam życie odnowiło, co? Oj, zobaczymy, co to będzie. Dawać mi go. Jak to tylko wejść? Teren pukcia wielgucha, no. Tutaj wjeżdżam? O, chyba jednak nie. Czyli wchodzimy na jego arenkę. Okej. Okay. No, dzisiaj spodziewajcie się ewentualnie dłuższego odcinku niż pół godziny. Zobaczymy, ile nam zajmie pokonanie go. Jest, pukcia wielguch. A to i tak musimy ogarnąć, jak z nim walczyć. Czemu puchciowi wielguchowi dopisuje apetyt? To nie przelew? Lepiej go powstrzymaj. Ojojoj. Prowadzi na nasz koniec świata. Co, nie wiem, czy go nie weźmiemy na odległość w takim razie już. Nie masz aż takiego zasięgu. Teraz jakieś ataki obszarowe będą. Czy pomocników wezwał? O Jezu! Uciekaj, uciekaj. Ja mogę to jakoś odbić? Dobra, ale ja już muszę się ratować oczywiście. Wystrzel. Snipa. Yeah. To
Dobra, tabli tego apteczka. Oj, coś tam. Co mogę z tym zrobić? Dobra, rozciągamy go. No super, łatwy nie byłeś normalnie, a teraz jeszcze masz bić jakiś. Oj. Nie, ja teraz się czuję jak w jakichś Gwiezdnych Wojnach, nie? Walcząc z nim. Uciekaj. Kurde, faktycznie nam to życie nie odnawia i to mnie już zaczyna denerwować. Niestety, na niego nie ma innego sposobu jak strzelanie. Wiecie co, naprawdę nam nie idzie źle, porównując jak walczyliśmy z poprzednim bossem. To ten w ogóle nie jest ciężki. Trochę zniszczyliśmy już obszaru. Dawaj, drugą stronę. I tu też. No, dawaj Jęzora. Jest. Mam co do tego złe, pełznące aż do krzewi przeczucia. Coś zniszczy nam robota. Zacznij jako przekąska, a skończ wow. Z biletem na przejażdżkę po Kiszkowym kanale. To zbyt blisko końcowej stacji. Lepiej ruszaj do góry, bo wylecisz trasy Jelic. Spójrz tylko na siebie, Wydalino. Z tego miejsca nie ma drogi na jedynie w tył. Przysiad płaski. Okej. Okay. Aha, zginąłem. Dobra, próbujemy po raz kolejny. Ale nie rozumiem, jak ja mam... Co ja mam tam zrobić w środku, jak jestem? Okej, no jestem w środku, tak? Blisko końcowej stacji. Lepiej ruszaj do góry, bo wylecisz z trasy jelitowej. Ha, dobra, czy mam się tu udać, rozumiem. No, dobra, ale przecież tu nie mam na co. O co się wspiąć tu, ewentualnie. No come on. Ja mam coś strzelać, czy coś? Nie, no to co ja mam robić? Mam po prostu się na tym trzymać? Jakaś podpowiedź czy coś? Mam strzelać tu czy walczyć? Nie rozumiem, o co tu chodzi w ogóle. Tak. No i co, i strzelaj? Że ja tam nie mogę iść do środka, więc... No dobra. Idźmy tu. Też nie ma. Tu.
To jest jakieś przejście, nie? Okej, tak, tak. No tu nie ma żadnego konkretnego przejścia przecież. A tu widzę, że u niego nic nie rośnie w środku. To ma strzelać? Nie ma żadnego konkretnego celu. O, to... Okej, tu. On sobie tutaj podlewa te gluty. Ale to nie jest nic takiego tutaj, że mógł się złapać, no. Tu. 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 No jak tutaj wezmę i zlecę na dół, to się okaże, że przegrałem, prawda? To nie chodzi o to konkretnie. Też mu żadnych obrażeń nie zadaję. On się tutaj w ogóle tym przecież nie napełnia, tak? Lepiej się wypompować, niż dać się spłukać. Nie pozwól na powtórkę. Ale do czego to mam strzelać? Tu nie ma. Jeżeli już tak robię. Nie ma żadnego złotej zasady. Okej, lećmy tu. Coś było. Dobra, odzyskaj tutaj to. Tak, tu teraz, tak. Nawet nie mam do czego strzelać i to jest najgorsze, wiecie? To nie ma żadnego w ogóle motywu. Najgorsze jest to, że zaraz znowu zginę. Więc nie wiem, czy ja omijam jakąś ważną sekwencję tu. Poza tym glutem tak naprawdę to tu nic się nie dzieje. Zobacz, ja mam wpadać w tego gluta, no to jest jedyne jakieś racjonalne rozwiązanie. A nic to nie da, jak tak naprawdę jestem w tym. Dobra, stójmy tu. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie, jakaś specjalna moc tu jest potrzebna, czy co? Że ja bym przynajmniej z tych dziur jakieś obrażenia zadawał. To nie chodzi o te dziury w ogóle.
No dobra, tu wskoczę, tu. Teraz tu. Okej, ja bym chciał tu przez środek spłynąć. Dobra, zgińmy. Zobaczymy, jak to będzie. Spójrz tylko na siebie, Wydalino. Z tego miejsca nie ma drogi naprzód, jedynie w tył. Miałem tu śmierć, no dobra. Taka śmierć to form... Bo zbyt blisko końcowej stacji. Lepiej ruszaj do góry, bo wylecisz z trasy jelitowej. Dobra, tu. Odbij się. Okej. Ale tu nie ma nic. Tamte, gdzie ja mógłbym... Tak. A, i żeby już nie tracić czasu, to. Tutaj u góry też nic. O, to mogę postrzelać sobie jedynie. On nie dostaje żadnych obrażeń. Tak. Tak. Tylko strzelami tracę, tak naprawdę. Aj. Ojej, jak wielgachny larwuś. Większe już chyba nie rosną. Nie, no błagam was, wiecie co? Wcześniej nie mogłem tego zrobić. Liczy się to, co siedzi w środku. Mięsista narożel wypadła z rytmu. Wykończ ją. Naprawdę, chciałem tu wcześniej wskoczyć. I nie mogłem, a teraz co nagle? Dobra, ale w końcu... Nie wiem po ilu, po 10 minutach. Wiem o co chodzi. Dobra, no, spłyń. Jezus, ale nie mnie. Tak, tak, tak. Zobaczymy, którędy, tędy. A wcześniej nie mogłem tu wskoczyć. Nie? To mnie właśnie rozbawia. Narożl pompuje w zwolnionym tempie. Wiesz, co ajajaj. Wiem już właśnie, ale w końcu wiem. Skacz, skacz. Kurde, trochę... Nie powiem, że nie jestem rozczarowany tym. Bo spodziewałem się na czegoś innego, że będzie. Kto by pomyślał, że skończy się żygnięciem? Czy mogło pójść lepiej? Kolejny światożerca pokonany. A tu mam drugiego robota, który nas ciągnie. Okej, pokonaliśmy drugiego światożercę. Ja i tak będę musiał wyciąć dość spory kawałek filmu. Ale wydaje mi się, że i tak wyjdzie to około pół godziny, bo no nie oszukujmy się, ale w jego wnętrznościach. No, nie miałem pojęcia o co chodzi. Najlepsze jest to, że używałem tam skoku i chciałem normalnie wyjść, ale wcześniej to nie działało, nie? Dopiero jak zmarłem. Dziękuję ci za zajęcie się kolejnym światożercą. Jesteś na półmetku.
Jeszcze ponoć pół metku. Przedawniony zauważył Lupa Lupina i czuje, że nadszedł twój czas. Ma nadzieję, że staniesz na wysokości zadania. To twoja chwila prawdy. W końcu musisz stawić czoła przeszłości i sprawić, by drapieżnik zapłacił za swoje zbrodnie. Wracaj do drzewa. Trzyma kciuki, by Lupa Lupin pozostał na miejscu, póki się tam nie zjawisz. A, czyli teraz co, będziemy szli do całego drzewa i pewnie tym swoim takim obozie będzie. Czyli jednak nie będziemy walczyć, o, ale ten chce jeszcze ze mną pogadać, porozmawiajmy z nimi. Pomógł przedawnionemu przywrócić oprzyrządowanie Arki do ładu. Przed startem pozostało już tylko zająć się okablowaniem. To musi tylko stworzyć obejście dla nadiskry, by przeszła odpowiednim ciągiem i w przypadku eksplozji nie zniszczyła niczego ważnego. Nie wie, co by się stało, gdyby przedawniony nie odkrył Arki. Wierzy, że nie odlecisz bez niego, skoro wiadomo, że drzewo umiera. Wierzy, że weźmiesz go ze sobą na Arkę. Tak, jego chcę. Konieczne, ponieważ macie podobne ideały, choć na świat patrzycie nieco inaczej. To nie tak, że nie zależy mu na innych. Jednak fakt, że w Arce są tylko 4 dodatkowe miejsca, oznacza, że musisz uważnie dobierać towarzystwo. Ale ja chcę gizmo, to chcę. Mamy kogoś, kto chce mieć możliwość ucieczki, jeśli wszystko zawiedzie. W Arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować, jeśli zechcesz. Zaproponuj miejsce. Cieszę się, że taki jest twój wybór. Rodzimy się samotni, żyjemy samotni, więc choć na sam koniec nie bądźmy samotni. Lepiej radzimy sobie sami, zostawieni w spokoju. Wszyscy inni stanowią tylko środek na drodze do celu. Samotność nie musi się równać byciu samemu. Nie musimy być teraz samotni. Wszystko jakoś się ułoży. Cel musi uświęcać środki. Miejmy nadzieję, że Arka jest wystarczająco solidna, by zapewnić nam przyszłość. Boże, bardzo fajnie. Miejmy nie nadzieję. Nie doczekać się wspólnej podróży z kimś, kto myśli podobnie jak on. Gizmo zawsze znajdzie dla ciebie czas. O, sorry Gizmo, ale teraz już koniec. Będzie tu, kiedy wrócisz. Okej. Ogólnie bardzo się cieszę, że zabraliśmy Gizma ze sobą. No, bardzo fajnie. Tyle, co on nam pomógł. Taki, trochę jakby to powiedzieć, inspektor gadżet z niego. Potrafi ogarnąć. To no, fajnie, nie? A co on się tak boi? Warzywo branie w tym miejscu musi być wspaniałe. Dobra. Ja kończę odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Nie powiem, że nie było trudno. Chociaż naprawdę, walka z bossem była przyjemna. Przyjemna była walka z bossem, dopóki nie trafiliśmy do jego wnętrzności i chyba z 10 czy z 15 minut nie straciliśmy na próbie ogarnięcia, co się dzieje dookoła. Dobra. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie suba, jeżeli podobał wam się. No i co? No i do następnego. Nara.